Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Otwieram 64. sesję Rady Miasta, przewidzianą do odbycia w dniu dzisiejszym, 28 grudnia, godzina 9 minęła, zaczynamy nasze obrady. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam na dzisiejszej sesji Pana Burmistrza, Pana Jacka Kostkę. Witam Panią Skarbnik, Panią Edytę Jarmoluk. Przybędzie do nas na pewno sekretarz, Pan Andrzej Worobiec i na pewno będzie u nas jeszcze Edward Drymuch. Informuję Państwa, że dzisiejszym protokolantem dzisiejszych obrad będzie Pani Sylwia Staszewska. Wysoka Rado, informuję, że sesja została w trybie zwyczajnym na podstawie artykułu 20 ustawy o samorządzie gminnym oraz paragrafu 11 regulaminu Rady Miasta. Informuję, że wszystkim Państwu zostało przesłane w trybie regulaminowym zawiadomienie o dzisiejszej sesji oraz porządek wraz z projektami uchwał. Pragnę przypomnieć, że na podstawie artykułu 20 ustawy o samorządzie gminnym oraz paragrafu 24 regulaminu Rady Miasta obrady sesji są transmitowane na żywo przez internet oraz rejestrowany jest dźwięk i obraz za pomocą kamery. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Górowo i Ławeckie oraz w internecie. Ponadto informuję, że głosowania odbywają się imiennie za pomocą urządzeń. Gdyby było to niemożliwe, takie głosowanie odbywa się imiennie. Moje pytanie, czy wszyscy Państwo mają urządzenia do głosowania? Dziękuję, wszyscy mają, będziemy głosowali przy pomocy urządzeń. Pozwolę teraz Wysokiej Radzie stwierdzić, że na stan dzisiejszych 15 radnych mamy na dzisiejszej sesji 11 radnych. Nie ma na dzisiejszej sesji pani Ewy Antochów, pana Kamila Komorowskiego, pani Anny Piszczek i Grażyny Sawicz. Osoby te kontaktowały się ze mną i usprawiedliwiły swoją nieobecność. Obecnych jest 11 radnych, co oznacza, że dysponujemy ustawowym kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. Przedstawię teraz porządek obrad na dzisiejszą sesję. Czy ktoś z Państwa ma uwagi do dzisiejszego porządku obrad? Nie widzę. Dzisiejszy porządek obrad przedstawia się następująco. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad, przedstawienie porządku obrad, przyjęcie protokołu z 63. sesji Rady Miasta, informacja z prac burmistrza między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Miasta. Mamy do podjęcia na dzisiejszej sesji dwie uchwały. Pierwsza uchwała będzie dotyczyła zmian budżetu miasta Górowo i Ławeckie na rok 2023 i druga uchwała będzie dotyczyła zmiany uchwały z roku 2015 Rady Miasta Górowo i Ławeckie w sprawie stawek podatku od środków transportowych. W punkcie 6 przewidziane są sprawy różne i zamknięcie sesji. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem zaproponowanego porządku dzisiejszej sesji, zechce zagłosować. Dziękuję. Dzisiejszy porządek sesji został przyjęty jednogłośnie. Szanowne rano, przechodzimy teraz do punktu trzeciego naszej dzisiejszej sesji. Przyjęcie protokołu z 63. sesji Rady Miasta. Informuję, że wszystkim Państwu na służbowe skrzynki został przesłany protokół 63. sesji Rady Miasta. Czy ktoś z Państwa ma uwagi do tego protokołu? Proszę bardzo, Pan Radny Bachanowicz zgłasza się. Dzień dobry wszystkim. Na ostatniej sesji żeśmy głosowali nad projektem uchwały powołania Młodzieżowej Rady Miasta na nadanie jej statutu i w protokole jest napisane, że Rada nie wnosiła uwag, natomiast tutaj zgłaszałem poprawki na tej sesji, które były głosowane i te uwagi były zgłaszane. Także proszę tutaj o wniesienie poprawek do tego protokołu. Rozumiem. Tak, widziałem to. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze ma uwagi do protokołu? Nie widzę. Zatem przechodzimy do przegłosowania protokołu 63. sesji Rady Miasta. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem protokołu 63. sesji Rady Miasta, zechce zagłosować. Dziękuję bardzo. Protokół 63. sesji Rady Miasta został przyjęty jednogłośnie.
Punkt trzeci, duży, dzisiejszej sesji mamy za sobą. W tej chwili mówimy o punkcie czwartym. Informacja z prac burmistrza Rady Miasta między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Miasta. Bardzo proszę pana burmistrza o przedstawienie informacji. Szanowny panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo. Sprawozdanie będzie generalnie dosyć krótkie, dlatego że dotyczy okresu od 19 grudnia do 28 grudnia. Wysoka Rada w bieżącej kadencji podjęła 392 uchwały. Zrealizowanych zostało z nich 308, a w trakcie realizacji znajdują się 84 uchwały. I w tym okresie taką najważniejszą aktywnością to były wigilie, które odbywały się w mieście. Mieliśmy wigilię miejską, o której już państwu mówiłem. Bardzo dziękuję radnym za obecność na tej wigilii. Także drugą wigilią, o której warto wspomnieć, to jest wigilia dla samotnych. Organizujemy ją już kolejny rok i w tej chwili widać, że była to inicjatywa bardzo potrzebna. Także tutaj wielkie podziękowania w tym roku dla naszych seniorów z klubu Senior Plus, które pomogły przygotować salę. Nasza stołówka miejska przygotowała wigilię i osoby samotne, które nie miały z kim spędzić wigilii, wzięły w niej udział. I jeszcze jedną rzecz zrobiliśmy, już piąty rok z kolei odwiedzamy seniorów z paczkami przed świętami Bożego Narodzenia. To jest bardzo fajna akcja, z której wyszło kilka kolejnych pożytecznych rzeczy, bo przy okazji odwiedzania seniorów z paczkami to nasze służby socjalne też mogą zobaczyć sytuacje, w jakich oni się znajdują. I na przykład w konsekwencji tego, co zobaczyliśmy, zorientowaliśmy się, że potrzebna jest ta wigilia dla samotnych. Ona jest już kolejny rok. Również dzięki temu zobaczyliśmy, że jest potrzeba miejsc dla seniorów, żeby mogli spędzać czas, bo rzeczywiście siedzą sami w tych swoich mieszkaniach. Stąd powstała inicjatywa Senior Plusa, tak, czyli tego klubu seniora, który funkcjonuje pod naszym ośrodkiem zdrowia. I jakby dzięki temu mamy bardzo dobrą orientację, jeśli chodzi o sytuację, w jakiej znajdują się nasi seniorzy, bo jeżeli pomyślicie sobie o dzieciach, to tak naprawdę dzieci mamy zaopiekowane na kilku poziomach, bo mamy w szkole zatrudnionych dwóch pedagogów, od paru lat jest zatrudniony psycholog w szkole, do tego przy Ośrodku Pomocy Społecznej funkcjonuje specjalna grupa interdyscyplinarna, która na bieżąco zajmuje się przypadkami, tam gdzieś następuje jakiś kłopot, patologia, więc jakby to mamy zabezpieczone. Osoby niepełnosprawne od lat zabezpiecza nam zlecenie tego zadania dla organizacji pozarządowej, czyli dla Stowarzyszenia Jesteśmy Razem, które prowadzi Centrum Barka. I jeżeli popatrzycie sobie na system naszego zajmowania się seniorami, opieki nad dziećmi i niepełnosprawnymi, to właściwie wszystkie osoby wykluczone albo zagrożone jakimś kłopotem, może inaczej, grupy, nad którymi samorząd powinien się pochylić ze szczególną troską, są w naszym mieście chyba już w tej chwili odpowiednio zabezpieczone. No i właściwie tyle, jeśli chodzi o sprawozdanie za te 9 dni, wśród których była większość świąt. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ze strony Rady są pytania do wystąpienia pana burmistrza? Nie widzę. Dziękuję panu burmistrzowi za przedstawienie tej informacji. Wysoka Rado, przechodzimy teraz do naszego bloku, duży punkt piąty, podjęcie uchwał w sprawach. Pierwsza uchwała będzie dotyczyła dokonania zmian w budżecie miasta na rok 2023 i tradycyjnie poprosimy panią skarbnik, panią Edytę Jarmoluk o przedstawienie tego tematu. Jest to też bardzo gorący czas w dziale finansowym. Wszystko musi się zgadzać, także bardzo prosimy panią skarbnik. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Proszę państwa, tak jak co roku na koniec spotykamy się po to, żeby usystematyzować nasz plan zarówno po stronie dochodów, jak i po stronie wydatków i stąd nasze spotkanie dzisiejsze również w celu dokonania tych zmian na rok 2023. Zgodnie z załącznikami, które są podpięte pod uchwałę, zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 11 021 zł
i o taką samą kwotę zwiększa się wydatki tego budżetu po to, żeby nie zmieniać naszego deficytu, który wynosi 3 544 049 zł. Budżet po zmianach wynosi dochody 41 149 505 zł i 99 groszy, natomiast wydatki to 44 693 554 zł i 99 groszy. Zmiany po stronie dochodów dotyczą już wykonanych dochodów, czyli plan zmieniamy do wysokości wykonanego już naszego dochodu. Po stronie wydatków są to zmiany dotyczące, właściwie zmiany na wnioski naszych jednostek organizacyjnych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, szkoły, przedszkola i urzędu. I właściwie to chyba tyle co do, tak ogólnie, żeby nie. Dziękuję bardzo, pani skarbnik. Czy ktoś z Wysokiej Rady ma pytania do zmian w budżecie miasta? Nie widzę. Przechodzimy zatem, Wysoka Rado, do przegłosowania tej uchwały. Jest to uchwała Rady Miasta z dnia 28 grudnia w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na rok 2023 na podstawie stosownych przepisów o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Rada Miasta uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 11 021 zł. Zwiększa się wydatki o kwotę 11 021 zł. Budżet po zmianach wynosi dochody 41 149 505 zł 99 groszy, wydatki 44 693 554 zł 99 groszy. Deficyt budżetu miasta wynosi zatem 3 544 049 zł i zostanie pokryty kredytem w kwocie 519 285 zł, pożyczką w kwocie 570 000, wyemitowanymi papierami wartościowymi w kwocie 1 800 000, wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych z rachunku bieżącego w kwocie 228 053 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym w kwocie 426 711 zł. Przychody i rozchody budżetu miasta na rok 2023 są zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, dotyczy roku kalendarzowego 2023 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem takiej uchwały, zechce zagłosować. Dziękuję. Głosowanie, tak jak widać, 11 radnych oznacza to, że podjęliśmy uchwałę jednogłośnie. Szanowna Rado, na dzisiejszą sesję mamy jeszcze podjęcie drugą uchwałę, która dotyczy w sprawie zmiany uchwały naszej z roku 2015. To znaczy, to jest uchwała nasza w sensie Rady, ale nie podejmowana przez nas. Z roku 2015, z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych. I tutaj również poproszę panią skarbnik o przybliżenie tego tematu. Proszę państwa, zmiana ta dotyczy zwiększenia stawek, ponieważ zwiększenia stawek podatku od środków transportowych, ponieważ stawki te określone w dotychczas obowiązującej ustawie, uchwale naszej z 2015 roku, byłyby niższe niż określone w obwieszczeniu ministra finansów stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2024 roku, w związku z czym należało tą naszą uchwałę dostosować do ustawy. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Wysokiej Rady ma pytania do tego tematu? Bardzo proszę, pan radny Szlejer. Rozumiem, że to zostanie poniesione do tych obowiązujących minimalnych. Dziękuję. Czy ktoś z państwa jeszcze ma uwagi do tej uchwały? Nie widzę. Pozwolę sobie odczytać tę uchwałę. Jest to uchwała Rady Miasta Górowo i Ławeckie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały nr 71/2015 Rady Miasta Górowo i Ławeckie z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych. Na podstawie stosownych przepisów, to jest o samorządzie gminnym oraz ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych, Rada Miasta uchwala, co następuje. W uchwale numer 71/2015 Rady Miasta Górowo i Ławeckie z dnia 30 listopada 2015 w sprawie stawek podatku od środków transportowych wprowadza się następujące zmiany. I tutaj jest wyliczenie i tak jak tutaj mówimy, podnosimy do minimalnych stawek w rozporządzeniu. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Górowo i Ławeckie. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem takiej uchwały, zechce zagłosować. Dziękuję. Uchwała została podjęta jednogłośnie. I tym sposobem, Wysoka Rado, mamy za sobą tutaj najważniejsze elementy dzisiejszej sesji. Zostały nam sprawy różne. Jeżeli takie są, bardzo proszę o zgłaszanie. Nie widzę. W związku z tym, że jest to nasze już ostatnie spotkanie w tym roku kalendarzowym, pragnę złożyć Państwu i wszystkim mieszkańcom wszystkiego dobrego w nowym roku, szczególnie dużo zdrowia i niech się nam darzy rok 2024. W związku z wyczerpaniem wszystkich elementów dzisiejszej sesji zamykam 64. sesję Rady Miasta. Dziękuję. Dziękuję bardzo.